Dobry wieczór. Rozpoczynamy nadawanie programu Radia Egida. Miłego wieczoru. ...21 listopada 1969 roku w domu studenta numer 1 w Katowicach Ligocie swoją działalność zainaugurowało studenckie studio radiowe Egida. W ten sposób rozpoczęła się trwająca od pół wieku radiowa historia. Pamiętam dość, że tak powiem, dobrze ten okres, ten czas, ponieważ no, mieliśmy mało lat wszyscy, młodzi. To były nowe akademiki, świeże. Zaczynał się rok akademicki, pełni entuzjazmu, że tak powiem. Poznawaliśmy się nawzajem z kolegami, z koleżankami i w pewnym momencie zgłosił się do mnie taki chłopak z fizyki, on z jakiegoś starszego roku już, nazywał się Marian Mikuła i mówi: słuchaj, ja mam za zadanie tutaj z ramienia władz administracji uczelni uruchomić tutaj radiowęzeł. Mam jakiś sprzęt tutaj zwieziony skądś, no ale potrzebuję pomocy, żeby też zorganizować całą pracę tego radiowęzła. Czy byś się zgodził? Zgodziłem się, ogłosiliśmy nabór, bardzo dużo koleżanek, kolegów się zgłosiło, znaczy mieszkańcy akademika, prawda? Powstała taka dość ciekawa, urozmaicona grupa i w ciągu w krótkim okresie byliśmy w stanie ogarnąć to od techniki, począwszy na programie. I tak to się zaczęło, później wymyśliliśmy nazwę, był konkurs i myśmy, każdy tam zgłosił jakąś propozycję nazwy, moja propozycja zwyciężyła. Nawiązywałem w tej propozycji do Egidy, do tej. Czyli raczej od początku widzieliśmy to radio jako pewną formę taką, znaczy taką misję widzieliśmy przed sobą, jednak wspierania studentów, ochrony, no może wręcz walka o interesy to za duże słowo, ale działalność taka w interesie studentów też, prawda? Nie tylko informacje. Egida to jeszcze była pewna atmosfera. Był taki czas, kiedy już szefowałem Egidzie, że umówiliśmy się, że załatwimy z władzami uczelni, żeby egidowcy mogli mieszkać razem. Początkowo ten trzon Egidy mieszkał tutaj, w tych pomieszczeniach, gdzie dzisiaj jest duże studio, gdzie jest pokój redakcyjny, prawda? Ja mieszkałem na przykład w tym pokoju z Tomkiem Millerem, który wtedy był kierownikiem programowym Radia Egida, właśnie w tym jednym z pokoi, z którego potem zrobiono to duże studio na końcu. I to budowało pewną atmosferę również, prawda? Myśmy się znali, robili wspólne kolacje, śniadania, wspólnie robiliśmy programy. Po dyżurze w Egidzie można było przejść 5 kroków i było się u siebie w pokoju, jak ktoś coś zapomniał. To budowało atmosferę. A potem, kiedy te pokoje zostały wyłączone już, no to z kolei załatwiłem, żeby egidowcy mogli mieszkać na piętrze nad Egidą. Więc to była kwestia tylko zejścia tą klatką w dół, prawda? Nie ukrywam, że ta atmosfera budowała zespół, budowała pewne więzi, prawda? Budowała również i to, że jeden drugiemu pomagał, że no był team, była stajnia fajna. No i tak jak mówię, no to sprzyjało dobrej radiowej nauce i robocie. No zawsze wiedziałem, że chciałbym, żeby gdzieś tam moja droga zawodowa skierowała się w stronę radia. No i kiedy tylko zostałem studentem na Wydziale Nauk Społecznych i zamieszkałem na Ligocie w akademikach, to bardzo szybko dowiedziałem się, że coś takiego jak Radio Egida jest. No i bardzo szybko, równie szybko wybrałem się na rekrutację do tego radia, gdzie zobaczyłem, że to, co robią tam studenci, to nie są przelewki, to nie są żarty. Że są bardzo profesjonalni i że za tym, co się dzieje w Egidzie, stoi bardzo długa historia. I historia tych osób, które tam swoją karierę zaczynały, i historia tych, którzy są tam teraz i którzy robią naprawdę ciekawe rzeczy. No i przede wszystkim szansa tego, żeby robić swoje radio, tak jak wtedy sobie je wyobrażaliśmy. W Egidzie byłam około 3 lata, ale zleciało jak jeden dzień, więc jakby no była to bardzo fajna przygoda. Przygoda i nauka też przy okazji, bo bycie w Egidzie to nie tylko zabawa, tak, za mikrofonem, to też nauka techniki, tak. Do teraz, kiedy widzę stół realizatorski, wiem, jak się nim posługiwać. Nauczyłam się obróbki dźwięku, montażu dźwięku, więc to też jakby kiełkuje. Ja też przyszedłem do radia nie znając niczego. Dopiero musiałem stopniowo dochodzić, jak to jest połączone, jak są pokoje połączone, jak jest w ogóle zasilanie zrobione. Tylko trzeba chcieć. I nie jeden raz już powiedziałem koniec, a jednak człowiek ma sentyment do tego. Zawsze jest wesoło w radiu. I mało tego, no zmieniają się ludzie. Aktualnie, teraz jest to ekipa bardzo zgrana. Czuję, że to są ludzie, którzy wiedzą, co chcą tu robić. Ci ludzie, którzy tak tu przyszli, żeby nie wiem, mieć podbite praktyki, zrobić jedną audycję i zniknąć, to już, no już ich z nami nie ma. No ale byli różni ludzie, no to trzeba przyznać. To jest właśnie fajne, że jak to zazwyczaj mówię, jesteśmy jedną wielką rodziną, troszkę dysfunkcyjną, ale rodziną. Więc jest to takie poczucie, że działamy razem, nikt nie kopie tak w drugą stronę, tak? Wszyscy gramy do jednej bramki. Egida to jest coś więcej niż radio. Egida to jest instytucja, to jest jednostka, która buduje swoją siłę na tym, że ludzie, którzy ją tworzyli i tworzą, nie zapominają o sobie. I życzyłbym radiu tego, żeby to się dalej działo, żeby Egida dalej miała tą taką magiczną moc, którą przyciąga do siebie ludzi, kiedy zaczynają studia i kiedy już te studia kończą i kiedy są 10, 20, 30 lat po studiach także. Także zachowania tej mocy na pewno, to z jednej strony, a z drugiej strony życzyłbym obecnej ekipie tego, żeby odważyli się na coraz więcej, żeby byli odważni, żeby się nie bali organizowania różnych wydarzeń, żeby samodzielnie podejmowali pewne działania, które będą miały na celu stworzenie z tego radia jeszcze lepszego, jeszcze ciekawszego. Tak, żeby pamiętali o tym, że poprzednicy, którzy gdzieś tam byli, robili radio, które było znane w całej Polsce. Życzę kolejnych 50 lat i tego, żeby to radio tworzyli zawsze ludzie z pasją, ludzie oddani, ludzie, którym się chce, bo Egida to zawsze byli ludzie, którym się chciało. W większości. Po pierwsze jestem pod wrażeniem, że Egida przetrwała, prawda? Że przecież 50 lat to jest coś niesamowitego. Znaczy w tym sensie, że 69 rok to jest przed wszystkim, przed całą rewolucją, prawda? Która się później nastąpiła. Prawda? W trakcie tej rewolucji pod każdym względem, łącznie ze społeczną, polityczną i wszystko. Ta Egida miała prawo paść, prawda? Ale ona miała szczęście do ludzi. W to, że Egida będzie miała stulecie, to wierzę na pewno. Jeśli będę mógł, to jak najbardziej się pojawię. Świętując jubileusz 50-lecia, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni lat angażowali się w działalność Radia Egida. Jesteśmy dumni, że jako jego obecni członkowie stajemy się częścią tej wyjątkowej historii. Jednocześnie z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się na urodzinach naszego radia.